Cześć, ja jestem Anjon i ponieważ zdecydowałem się iść po gwarantowanego czempiona w Hero będę dzisiaj otwierał szardy. Gwarantowany czempion, czyli Padrig, będzie dla mnie bardzo użyteczny ze swoim Alley Attack, ponieważ w tym momencie używam dwóch Farakinów w moim teamie na Fire Knighta. Nie mam Kardiela, nie mam jeszcze Lady Mikage i kiedy pojawiła się opcja zdobycia Padriga, od razu wiedziałem, że to jest coś wartego uwagi. Dodatkowo będę chciał zdobyć punkty, które są tutaj w Path of the Clover, te punkty do Titan Event, ponieważ również zdecydowałem się walczyć o duszę Armanza. Szardy otwieram dzisiaj, czyli w poniedziałek, ponieważ mamy progresywne szanse na bardzo ciekawego czempiona Firola, który jest bardzo przydatny na hydrze ze względu na swój unikalny pasyw. Do otworzenia mam całkiem sporo szardów. Nazbierałem 86 Enchanted i 8 Sacredów. Być może nie obejdzie się również bez otworzenia Primali, Voidów, a nawet Mystery Shardów, ale dzisiaj będę otwierał tylko Enshenty i Sacredy. Poza progresywnymi szansami niestety nie ma żadnych innych eventów, także może się okazać, że to otwieranie będzie jedną wielką katastrofą i z tej ilości shardów nie wpadnie żadna legenda. Jeśli chodzi o Mercy na Enshenty, to być może po otworzeniu 86 zbliżę się do niego, a kredy mam prawie wyzerowane. I zacznijmy od pierwszej dziesiątki. Otwieramy. I co tu się dzieje? Pierwszy szart i pierwsza legenda. No. Niestety, Legaius, nie mam tego czempiona, jest to nowy czempion dla mnie, ale czegoś takiego na moim koncie jeszcze nie widziałem. Jeden szart, jedna legenda. Szkoda, że to akurat Legaius. Nie jest to zbyt wybitny, delikatnie mówiąc, czempion. Na swoim A1 ma niską szansę na blok active skill na jedną turę. Jego A2 wygląda dość ciekawie: lockout i block buffs na dwie tury, ale tylko na jednego przeciwnika. I na A3 niestety na czterech turach cooldownu. Usuwanie dwóch losowych buffów, niestety jest to usuwanie, a nie skracanie czasu, w związku z tym jest wrażliwy na polymorph i passiv, który jest w stanie go na chwilę utrzymać przy życiu. Nie wiem, czy jest użyteczny. Wygląda świetnie, ale czy znajdzie jakieś zastosowanie, szczerze wątpię. I lecimy dalej z kolejną dyszką. Ciekawe, czy wyczerpałem już swój limit szczęścia na tym otwieraniu, czy jeszcze coś ciekawego wpadnie. Tam z epików był jeszcze GIO w pierwszej dziesiątce. No, tutaj już zgodnie z przewidywaniami, jeden epik jak na event, na którym nie ma żadnych podwyższonych szans, znośnie. I trzecia dyszka. Kolejny epic, zdaje się, że nawet nowy na moim koncie, pan. Standardowo jeden epic na dziesiątkę. Kolejna dyszka. Czy żeby tym razem bez żadnego epika nawet. Tak, tym razem same rarki I skończyło się miejsce. Ja zrobię porządek i za chwilę do was wracam. I zrobiłem trochę miejsca. Jest go na tyle, żebyśmy mogli otworzyć Sekret Shardy. Ciekawe, czy tym razem również dopisze mi szczęście i wylosuje legendę, może troszeczkę lepszą niż ta poprzednia. Ale zaczynamy od epika. Drake. Lecimy dalej. I drugi szart jest legenda Minaja. Minaja to ta piękniejsza część duetu Piękna i Bestia. Ciekawy support. Niestety nie mam koronara do pary da No ale też umówmy się, nie jest to najwyższych lotów legenda. Support, no być może znajdzie jakieś zastosowanie. Może w Sintranos? Mam mieszane uczucia co do niej. Sam model wygląda świetnie. A może kiedyś trafię koronara i wypróbuję ich jako duet. I lecimy dalej. No jak na razie dwie legendy, przy czym nie ma żadnych podwójnych szans. Szkoda tylko, że jakość tych legend nie jest najwyższa. Dalej lecimy z epikami, toragi. Nowy Champion na moim koncie, jeśli wylosowałbym go we wcześniejszej fazie rozwoju, zanim złożyłem Team Unkillable na Clan Bossa, na pewno by znalazł w nim miejsce. Jego skille doskonale pasują do walki z Clan Bossem. I lecimy dalej. Kolejny Epic, Magnar, jeden z najlepszych nukerów HP. Najlepszy wśród epików, ale nawet potrafi zawstydzić niektóre legendy. Najmocniej uderza na swoim skillu A2, dlatego że ma tam warunkowe wprawdzie, ale łatwy ten warunek do spełnienia. Podwójne uderzenie na wszystkich przeciwników z dość dobrymi mnożnikami. Kolejny epik Lodrick. Tym razem nic ciekawego. Morak, kolejny aleja taker. Mam już chyba dwie. żadna jeszcze nie zbudowana. Trambor i to były wszystkie moje kredy. Teraz zrobię jeszcze więcej miejsca po to, żebyśmy mogli otworzyć resztę ancientów. I mam już miejsce, możemy zaczynać. Pierwszy ancient Pierwsza dziesiątka enchantów. Zaczynamy od Epika, Łuzgar i Dwa epiki. I lecimy dalej. Nie spodziewam się kolejnych legend, ale kto wie, może gra mnie czymś zaskoczy. Nie zaskoczyła tym razem. Zobaczmy dalej. Punkty cały czas idą, natomiast czy będzie jakaś wartość dodana? Na razie się nie zanosi. I ostatnia dyszka. Mamy epika. I to była ostatnia dyszka. Teraz zostało nam jeszcze sześć pojedynczych z pojedynczego szardu. Nigdy nie udało mi się wylosować legendy jeszcze. Może to będzie ten pierwszy raz. Wiem, że jestem zachłanny. Do Mercy bardzo daleko. Podwójnych szans nie ma. A jedną legendę już wylosowałem. Tyle, że zostaje niedosyt, jeśli chodzi o jakość. No, ale muszę najpierw zrobić jeszcze dwa miejsca. Za chwileczkę do Was wrócę. I jestem już z powrotem. Ostatnie dwa szardy. Rer i, I Rer. Także wyczerpałem moją pulę szczęścia podczas pierwszego losowania. Na tą chwilę zostawię resztę szardów w rezerwie. Jeśli okaże się, że po otwieraniu Soulstone'ów będę musiał jeszcze jakieś szardy otworzyć, to będę miał co? Według moich wyliczeń muszę otworzyć niemal wszystko, ale liczę na to, że jeszcze w międzyczasie jakieś szardy wpadną, czy to z klan Bosa, ewentualnie jakieś soulstone'y jeszcze zdobędę. Chciałbym zaoszczędzić jak najwięcej Primali i, jeśli to możliwe, Voidów na przyszłe okazje. Na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. A jeśli wy otwieraliście szardy, podzielcie się w komentarzach, czy udało Wam się zdobyć coś ciekawego. Dzięki, cześć!